Obiekt, który widzimy za moimi plecami, nazwany jest w internecie krwawym domem. Nie bez powodu. Doszło tutaj do morderstwa właściciela tego domu. Nie wiemy, jak się nazywał. W internecie chodzą tylko informacje, że nazywał się albo miał na imię na J. Mieszkał sam. Sąsiad, który go odwiedzał, podobno był tutaj raz, chciał wejść do środka, chciał go odwiedzić, nie zastał go w domu. Przyszedł za jakiś czas ponownie. Znowu drzwi były zamknięte, nie mógł się dostać do środka, znaczy nikt mu nie otwierał. Złapał za klamkę, wszedł do środka i zobaczył zmasakrowane zwłoki. Co tutaj się wydarzyło i dlaczego do tego doszło, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że właściciel tego domu współpracował z mafią, z Kazachstanem, z Rosją. Czemu, po co? Nie wiemy. Czy nadal jest w tym obiekcie? Tego dowiemy się na dzisiejszym projekcie w nocy. Jesteśmy w środku Puszczy Kampinoskiej. No i co? Czekamy, aż się ściemni i wchodzimy do środka. Jesteśmy przed krwawym domem. Tak się prezentuje. Ja już byłem w środku. Zrobiłem wstępny rekonesans z K2. Na tą chwilę jest spokojnie. Ale zobaczymy, co będzie się działo dalej. Jesteśmy w środku lasu. Komary jak gryzły, tak gryzą. Teraz rozłożymy dwie kamery full spektrum. Kamienie dusz. Dwie GoPro. Zostawimy również misia. I sprawdzimy, czy coś tutaj się uda nagrać. Pozostawiam tutaj misia. Jeżeli jesteś gdzieś w okolicy, możesz do niego podejść. On wtedy zaświeci na różne kolory. Zależy, z której strony do niego podejdziesz. Jeżeli jest tu może dusza jakiegoś dziecka, również może podejść do tego misia. Wtedy on zareaguje, a ja będę wiedział, że tutaj jesteś ze mną. Do którego możesz podejść, on wtedy zareaguje. Podejdź do niego, jeśli chcesz. Wtedy będę wiedział, że jesteś tutaj ze mną. Pozostawiam w tym miejscu również kolejne urządzenie, do którego możesz podejść. I ja również będę to widział. Jeżeli podejdziesz z prawej strony, urządzenie się zaświeci i zareaguje. A jeśli z lewej, zareaguje innym kolorem. Możesz przejść obok tego urządzenia, z jednego pokoju do drugiego. Ja będę to wiedział. Jesteś tutaj? Jesteś w tym korytarzu? Zrób to jeszcze raz. Przejdź jeszcze raz. Przejdź jeszcze raz, tylko z drugiej strony.
Jeżeli to nie był przypadek, przyjdź jeszcze raz, żebym wiedział, że tutaj jesteś. Czy jesteś tutaj ze mną? Światełko zielone oznacza tak, czerwone nie. Czy ktoś tutaj z nami jest? Jesteś tutaj ze mną? Zamanifestuj się. Możesz wpłynąć na te światła, które zostały rozłożone na podłodze. Zamanifestuj, że jesteś tutaj razem ze mną. Wpłyń na któreś z tych świateł. Jesteśmy teraz w ziemiance, która jest niedaleko domu. Nie jest ona duża, dlatego rozłożyliśmy tutaj... O! W trakcie w ogóle, jak mówiłem, mieliśmy odczyt. Na jednym z tych światełek, niestety nie udało się tego nagrać, no bo kamera była skierowana na mnie, a to są właśnie uroki pracy w jedynkę, tylko ja to widziałem. Ale zaraz rozłożymy tą kamerę full spectrum. I jeżeli to się powtórzy, to na pewno będziemy to widzieli. A tak jak mówię, rozłożyliśmy teraz kamienie dusz w takiej niedużej ziemiance, jak widzicie. W domu zostawiliśmy Fluxa, zostawiliśmy Misia i zostawiliśmy również Rempoda. Wszystkie urządzenia kamerują się. Wszystkie są uruchomione. Był już pewien odczyt na Fluxie. Ale pytanie, czy to nie był przypadek, czy będzie tego więcej. Tutaj to był delikatny odczyt na światełkach, ale chcemy więcej. Zobaczymy, co będzie więcej, co będzie się więcej działo. Ja teraz tylko tu rozłożę jeszcze kamerę, idziemy do samochodu i zostawiamy te miejsce na jakieś 20-30 minut, a później zaczynamy już główną sesję. Już dwa razy zapaliło się zielone. Może dla odmiany zapalić drugi kolor. W tym momencie opuszczamy ten obiekt. Dajemy ci wolną rękę. Możesz wpływać na te urządzenia. Możesz je przesunąć. Możesz tu hałasować. Zostajesz tutaj sam. A zapal teraz z drugiej strony. Pokaż mi, że to nie jest przypadek. Chcę odpowiedzi również z drugiej strony. Czyli chcę, żeby to zapaliło się na czerwono.
Jeśli jesteś tutaj ze mną, wpłyń na to urządzenie. Z jakiejkolwiek ze stron. Czy właściciel tego domu, który tutaj zginął tragiczną śmiercią, czy jest tutaj ze mną? Czy to tylko legenda? Wpłyń na którekolwiek z urządzeń, żebym wiedział, że tutaj jesteś. Czy jest tutaj ze mną duch właściciela tego obiektu? Albo duch osoby, która została tutaj zamordowana? Puknij w coś. Teraz wpłyń na to urządzenie, jeszcze raz. Albo na te drugie, które postawiłem. Daj mi informację, jeżeli tutaj jesteś, zaświeć to urządzenie na zielono. Jesteś tutaj? Poinformuj, że tutaj jesteś. Za pomocą tego urządzenia. Wróciliśmy do krwawego domu. Nie wiem, czy coś tutaj się działo pod moją nieobecność. Wy na pewno już to wiecie, bo widzieliście na kamerach.
Będziemy teraz starali się, ja będę starał się przeprowadzić sesję za pomocą dyktafonu analogowego. Zadam kilka pytań i zobaczę, czy uda mi się uzyskać jakiekolwiek z odpowiedzi. Pytania, które zadawałem na Fluxie, nie przynoszą na tą chwilę odpowiedzi. Cały czas się pali, co prawda, na zielono. Co jakiś czas, może nie cały czas, ale co jakiś czas. Teraz to wszystko przestawiłem w inne miejsce, żeby zweryfikować, czy to nie był przypadek. Wy już też pewnie widzieliście nagranie z kamery Full Spectrum, która gdzieś tutaj jest. Teraz jej akurat nie widać. Z kamery Full Spectrum, albo już się rozładowała. Więc wiemy, czy były też odczyty w drugą stronę. Tam dalej, w tej ziemiance, za tymi krzakami. Ja rozłożyłem światełka. Patrzcie, znowu jest odczyt na zielono. Po przestawieniu w inne miejsce znów mamy odczyt na zielono. Czy to może być przypadek? Nie wiem. Zobaczymy, czy coś się uda nagrać na dyktafonie. A teraz jeszcze pójdziemy do piwnicy. I zobaczymy, czy tam coś się uda. Tutaj kamera cały czas nagrywa. Jesteś tutaj ze mną? Zaświeć którąkolwiek z lampek, ze światełek, które są tutaj na dole rozłożone. Daj mi jakiś znak, że jesteś tutaj ze mną. Czy jest ze mną tutaj właściciel lub osoba zamordowana, bo nie wiem, czy też byłeś właścicielem tego domu, który stoi po prawej stronie? O, już widzę, że Full Spectrum pada. Padło. Czy jesteś tutaj ze mną? Zamanifestuj swoją obecność. Wystarczy, że przejdziesz. Nie chcę zakłócać twojego spokoju. Chcę się po prostu z tobą skontaktować. Przyleciał jakiś ptak. Widzicie, nawet jak lata. Światełka nic. Weźmiemy już to. Wyjdziemy stąd.
cofamy kamerę, znaczy cofamy nagranie na kasecie. No i zobaczymy, czy ktoś tutaj będzie chciał się skomunikować w jakiś sposób. Jestem sam. W krwawym domu. W środku puszczy. EVP, krwawy dom. Czy jest tutaj, w tym domu, razem ze mną, właściciel lub osoba zamordowana w tym domu? Jakiś znak? Może coś puknąć? Nagrać się? Odezwij się do mnie. Masz na imię. Zdradź mi swoje imię. Przebywasz? Sesja zakończona. Zadałem kilka pytań. Mam nadzieję, że będę miał na nie odpowiedzi. Chociaż tutaj nadal cisza. Nic się nie dzieje. Jest bardzo cicho, jak na las. Też nie słychać żadnych dźwięków, żadnych hałasów. Jest bardzo spokojnie. Ale może za spokojnie. Przejdę się jeszcze z kamerą tutaj naokoło obiektów. Sprawdzić, czy może coś mi się uda zarejestrować. Wezmę również kamerę
termowizyjną, żeby zweryfikować, czy może coś tutaj będzie. Później jeszcze porobimy kilka zdjęć, te przebłyski światła, które tu widzicie, to nie są żadne potwory ani duchy, tylko latarka. Więc zobaczymy, czy coś tutaj się uda jeszcze dodatkowo nagrać. Na razie jest spokojnie, ale zobaczymy, co dalej. Stąd słychać na to. Jesteśmy teraz w stodole. Przenieśliśmy się z budynku głównego razem z Fluxem. Zadamy tutaj kilka pytań. Sprawdzimy, może tutaj uzyskamy jakieś odpowiedzi. Czy ktoś tutaj ze mną jest? Jeśli jesteś, zaświeć kolor zielony.
Czy jest tutaj ze mną mężczyzna, którego imię jest na literę J? Albo nazwisko. Możesz dać jakikolwiek znak na te urządzenie, które jest na podłodze i które miga. Możesz do niego podejść. Albo z jednej, albo z drugiej strony. Wtedy nie dość, że się zaświeci, to jeszcze wyda dźwięk. Żebym miał pewność, że to ty zrobiłeś, zaświeć jeszcze raz, albo zaświeć z drugiej strony. Podejdź jeszcze raz do tego urządzenia, w tym momencie. Proszę cię, podejdź do tego urządzenia. Pokaż nam tu wszystkim, że nie przyjechaliśmy na darmo. Podejdź jeszcze raz do tego urządzenia. Proszę cię. Przychodzę w pokoju. Nie chcę zakłócić twojego spokoju. Ja dzisiaj odjadę z tego miejsca. I pewnie już tutaj nie wrócę. Daj mi jeszcze raz, ostatni raz, znak na tym urządzeniu, że jesteś tutaj razem ze mną. Podejdź do niego. Albo z jednej, albo z drugiej strony. Udowodnij mi, że tutaj jesteś. Jestem po swoim pierwszym, no może nie solowym, bo miałem wsparcie w projekcie w domu, który jest tutaj w około 200 metrów za mną. Co się udało nagrać, wy oczywiście już wiecie. Ja dowiem się po powrocie do domu i po przejrzeniu materiałów. Mam nadzieję, że ten projekt wam się podobał. Tak jak wspomnieliśmy, wracamy do... W ogóle zaczynamy nasz taki tryb. Projekty co 2 tygodnie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że odcinek wam się podobał. Oczywiście, jeżeli tak, dajcie po sobie znać w postaci komentarzu lub też łapkę w górę, jeżeli podobało się. Jeżeli nie, to też daj łapkę w górę, żebym wiedział, że warto te projekty robić solo. A co się działo w domu, to pozostawiam wam do skomentowania. Ja zostawiam ten dom na razie w spokoju. I cóż, może tu jeszcze z Piotrkiem wrócimy, ale na razie temat uważam za zamknięty.